Cześć kochani, cześć gwiazdy. Witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiejszy vlog będzie na temat audiobooków. Kiedyś już mówiłam w jednym z filmów, że jestem wielką fanką audiobooków. Testowałam różne aplikacje, natomiast od dawna, nie wiem, od 1,5 roku chyba, na pewno mocno ponad rok, jestem fanką jednej aplikacji, takiej trochę, która działa jak Netflix, to znaczy płacicie abonament. I zwykle staram się unikać takich abonamentów, ponieważ no, to jest coś, co nas wiąże. Potem się czasami tak zdarza, że płacimy abonament, a nie korzystamy z produktu. Natomiast uwierzcie mi, że jako fanka audiobooków wreszcie znalazłam dla siebie takie, no, taką idealną opcję, w której mogę dużo korzystać. I chyba już kiedyś mówiłam w jednym ze starszych filmów, które są już niedostępne na kanale, że właśnie korzystam z aplikacji Storytel, ale zanim Wam o tym opowiem, chciałabym Wam opowiedzieć o całej mojej przygodzie od samego początku audiobooków. Dobrze, kochani, żeby móc zacząć Wam jakoś sensownie to wszystko opowiadać, będę musiała się posilić moim telefonem i tymi listą audiobooków, których wysłuchałam, no bo nie powiem, że przeczytałam. I powiem Wam też, w jakich miejscach, kiedy słucham. Nie pamiętam już, co było moją pierwszą wysłuchaną książką w postaci audiobooka. Pewnie były to bardziej takie, wiecie, płyty, CD, i były to książki dla dzieci w czasie podróży, no bo staramy się, żeby dzieci nie słuchały zbyt dużo, nie oglądały zbyt dużo iPada, filmów na iPadzie podczas dłuższych podróży, więc staraliśmy się im zawsze zapewnić jakieś ciekawe audiobooki dziecięce, książeczki, różne serie mieliśmy w samochodzie tych dużych płyt, ale my tak stopniowo odchodzimy od tych płyt i bardziej, wiecie, idziemy w te aplikacje typu właśnie to, co powiedziałam. Netflix, abonamenty, Spotify do muzyki, Netflix do filmów i do audiobooków. Korzystałam kiedyś z Empiku, za pomocą którego kupowałam e-booki albo audiobooki. Natomiast, ponieważ nie mam Kindla, to czytanie e-booków na telefonie sprawia, że dużo więcej czasu spędzam przed tym ekranem, a staram się spędzać czasu przed ekranem telefonu, bądź też tableta i komputera troszeczkę mniej, bardzo słabo mi to wychodzi, ale niech to już będzie takie, wiecie, wokół pracy, wokół edycji tych filmów. Natomiast chciałabym już nie korzystać przy czytaniu książek. U nas książki w domu są, książek jest dużo, natomiast książki nie stanowią wystroju wnętrza. W naszym wnętrzu książki są schowane w szafach, pokoju zwanym biurem, w którym jest wszystko. Tam są takie wysokie regały i za zamkniętymi drzwiami są książki. W salonie możecie znaleźć tylko piękne albumy, albumy architektoniczne, albumy ze sztuką, albumy z rzeźbą, które kolekcjonuje mój mąż i albumy z zabytkowymi samochodami. Także to znajdziecie u nas tak na widoku, reszta jest schowana. I dlaczego, słuchajcie, wybieram audiobooki? Jestem osobą bardzo zajętą. Spędzam dużo czasu w samochodzie. Dużo wożę dzieci, mam spotkania z klientami, jeżdżę do innych miast, spędzam czas w samochodzie, w którym mogę słuchać oczywiście muzyki. Ale ja wtedy wybieram słuchanie audiobooków. Co ciekawe, w domu również bardzo często korzystam z aplikacji, dzięki której słucham audiobooków, podczas gotowania. Słuchajcie, jak ja sobie włączam audiobooka i rozpakowuję zmywarkę, to ja wtedy nie zauważam tego żmudnego zajęcia, jakim jest rozpakowanie bądź też zapakowanie zmywarki. Jakoś mi to wtedy nie przeszkadza. Nie czuję się jakoś pokrzywdzona w związku z tym, że muszę to robić. Jak gotuję obiad, to bez problemu również jest to takie dodatkowe zajęcie. No wiecie, ciężko się w ogóle słucha audiobooka leżąc albo siedząc pod kocem. Co innego oglądanie filmu, co innego czytanie książki. Mam wrażenie, że audiobooki to jest doskonałe rozwiązanie dla osób, które po prostu nie potrafią wyleżeć spokojnie, dla osób, które, nie wiem, jedzie daleko samochodem, płynie
na dłuższy spływ kajakowy, samotny, idzie sobie po górach i chce posłuchać. Albo gotuje obiady, tak? Albo jeździ właśnie z miejsca na miejsce. Kochani, dzięki aplikacji, właśnie taka jest różnica między innymi aplikacjami. Kiedyś korzystałam z audioteki i korzystałam też z audiobooków kupowanych przez Empik. W tej chwili korzystam z nich tylko wtedy, jeżeli jest mi potrzebna jakaś książka, którą chcę przesłuchać i nie ma jej w Storytel. Storytel jest bardzo fajne, ponieważ płacimy abonament. W przypadku innych audiobooków musimy za książkę zapłacić i jest to często cena około 30 zł i tyle też kosztuje miesięczny abonament w Storytel. Dlatego ja korzystam właśnie ze Storytel, ponieważ płacę tam abonament i w miesiącu mogę przesłuchać nieograniczoną ilość książek. Jak się wkręcę, kochani, to potrafię tak polecieć 8 książek z rzędu i słucham non-stop. Jestem aktualnie, zaraz wam powiem, w co jestem teraz wkręcona. Aktualnie słucham czwartej książki Małgorzaty Rogali. Skończyłam Zastrzyk Śmierci, skończyłam Ważkę, skończyłam Dobrą Matkę. Te wszystkie części fantastycznie. Każda z tych książek ma, zaraz wam powiem ile, około 9 godzin. Ja słucham jak z 1,5 prędkości. Nie jestem w stanie słuchać takiego monotonnego czytania, ponieważ to jest dla mnie zbyt wolne. Ja wolę takie normalne tempo, takie, w którym mówię i zwykle dostosowuję sobie to tempo do siebie. Tam można posłuchać wolniej, można słuchać jako jedna prędkość taka regularna, można słuchać jako 1,25, 1,5. Czasami zdarza się, jak jest lektor, który czyta mega wolno, że włączam 1,75. Mój mąż nie jest w stanie tego wytrzymać i zawsze mówi, nie, weź to ściszej. Dlatego bardzo często słucham na słuchawkach. Słuchajcie, ja zawsze mam słuchawki ze sobą i nawet jak funkcjonuję jakoś tak w domu, nie wiem, że gotuję obiad, czy chciałabym jednak słyszeć, bo mam takie słuchawki wygłuszające przestrzeń, jakby otoczenie, że słucham w jednym uchu. Używam takiej słuchawki bezprzewodowej do jednego ucha i słucham sobie audiobooka i w międzyczasie, nie wiem, pakuję zmywarkę, czy gdzieś tam jadę, wychodzę i idę po dzieci. Oczywiście przy dzieciach nie staram się nie słuchać, no bo jednak trzeba mieć troszeczkę podzielną uwagę w miarę, a tutaj jedna książka wyłącza. Kochani, z fajnych książek, które Wam polecam. Powiedziałam już, że Wam polecam kryminały. A właśnie, bo ja dzięki Storytel odkryłam, dzięki tym audiobookom odkryłam kryminały. Nigdy, przenigdy sama nie sięgnęłam wcześniej po książkę kryminalną i rozkochałam się w kryminałach skandynawskich. Po raz pierwszy ktoś kiedyś polecał gdzieś jedną z książek, kurczę, mam nadzieję, że uda mi się ją tutaj teraz odnaleźć dla Was, bo bardzo, bardzo Wam polecam. To była taka cała seria książek kryminalnych skandynawskich. Przesłuchałam wszystkie chyba trzy albo cztery książki z tej trylogii. Przesłuchałam mnóstwo, ale to mnóstwo różnych biografii właśnie Steve'a Jobsa, Ilona Muska i wielu, wielu innych, biografię Ani Przybylskiej, mnóstwo kryminałów Remigiusza Mroza. Tutaj są prawie wszystkie, więc jeżeli lubicie Remigiusza Mroza, polecam Wam, bo to jest tylko 30, nie wiem nawet ile kosztuje w tej chwili, bo ja to mam doliczone do abonamentu telefonicznego. 20 chyba 9 zł, tak mi się wydawało, aczkolwiek coś słyszałam, że chyba 35 kosztuje. Kochani, no mnóstwo fajnych książek i tych książek najważniejsze, że jest coraz więcej, oni się rozwijają, więc ciągle pojawiają się nowe pozycje. Dobrze, przejdźmy teraz do tych moich ulubieńców, które spokojnie mogę Wam polecić, a z kolei, jeżeli Wy jesteście może fanami Storytel i macie jakieś fantastyczne serie, to bardzo Was proszę, żebyście pod tym filmem pisali w komentarzach, ale też wiecie co, trochę wyczerpały mi się seriale na Netflixie i chyba wszystko co fajne, co chciałam obejrzeć, już obejrzałam i może macie też coś do polecenia ciekawego, również polecajcie na dole, niech to będzie taka baza wiedzy dla wszystkich osób, które są zainteresowane właśnie audiobookami.
co można fajnego przeczytać, ciekawego, co może zmienić na nasze życie, albo po prostu nas bardzo w ciekawy sposób rozerwać. Ta seria skandynawskich, szwedzkich kryminałów, pierwsza część z tego cyklu to Przypływ, fantastyczna książka, druga część, trzeci głos, trzecia Czarny świt i czwarta Śpijcie kotki. Każda z tych książek ma około 12 13 godzin, jak patrzę, 11, 12, 13 godzin. Kochani, bardzo Wam polecam. Jeżeli lubicie kryminały, wpadniecie, wsiąkniecie, nie będziecie potrafili się oderwać i będziecie cały czas szukać czasu, żeby tam włączyć sobie na słuchaweczce. Tutaj, słuchajcie, jest coś takiego w tej aplikacji jak półka. Tutaj można sobie wyszukiwać, są książki polecane, ale jest też półka. Pokażę Wam też, nie wiem, czy to będzie widać, ale na mojej półce, zobaczcie, to są książki wysłuchane. Jezu, jest ich strasznie dużo, tam jest mnóstwo pozycji. Jest też parę książek dla dzieci. To Wam również polecam. Moja córka jest wielką fanką Harry'ego Pottera. Wszystkie 7 części, ona w ogóle uwielbia słuchać Harry'ego Pottera. Ona przeczytała te książki, a później ich słuchała, więc ona na przykład sprząta pokój, zajmuje się czymś, coś tam sobie szydełkuje, szyje i słucha sobie tego Harry'ego Pottera naprawdę namiętnie, chyba zna wszystkie części na pamięć, mam wrażenie. Kochani, o Katarzynie Rogali już Wam powiedziałam, również lekkie kryminały z zaskakującą, no takie zaskakujące, że nie można się domyślić, co tam się wydarzy na koniec albo kto zabił, bardzo dobre. Powiem Wam też o książce, której Wam nie polecam. Fantastyczna książka, chyba jedna z tych moich początkowych, od których się zaczęła właśnie ta cała moja przygoda z audiobookami. To jest książka Kaśki Nosowskiej. I w ogóle polecam Wam książkę, ale polecam Wam chyba szczególnie audiobooka, ponieważ czyta go właśnie Kasia Nosowska, a ja żem jej powiedziała. Rewelacyjna książka, przeczytana, przesłuchana przeze mnie jakiś czas temu. Dobra książka Sue Watson, Nasze małe kłamstwa, Dahlia Owens, Gdzie śpiewają raki, wszystkie przesłuchane. Książka Remigiusza Mroza. To Remigiusza Mroza to już nawet Wam nie powiem, ile przesłuchałam tych książek. Nie wiem, ile tu jest, 10, 12. Iluzjonista, behawiorysta, wszystkie ważne. Słuchajcie, jak wejdziecie w jakąś książkę, sprawdzajcie, to Wam pokażę na przykładzie, na przykład Rogali. Ja zrobiłam ten błąd, że zaczęłam czytać, słuchać Rogali od drugiej książki i trochę chyba coś tam zgubiłam, jakiś wątek, natomiast w ogóle nie zauważyłam, że tych książek jest więcej. Jak się wejdzie tutaj w aplikacji niżej, zaraz zobaczę, gdzie to jest. O, tutaj niżej, to jest napisane, że jest to czwarta część cyklu Agata Górska i Sławek Tomczyk. I to jest czwarta część, więc jeżeli znajdziecie jakąś książkę, której fabuła Was zainteresuje z opisu, przejdźcie na dół i błagam Was, sprawdźcie, czy to nie jest jakaś trzecia albo czwarta część, żebyście nie zrobili tak jak ja, że zaczynacie słuchać książki, a to się okazuje, że to jest druga albo trzecia część. Tam się powinien jakiś alarm taki wyskakiwać chyba w tej aplikacji, ale tego nie ma. Także polecam Wam książki Mroza, które również, część z nich jest również seriami, więc sprawdzajcie, czy przypadkiem nie przegapiacie pierwszej lub drugiej części, bo to umówmy się. Każda z tych książek funkcjonuje dobrze samodzielnie, natomiast ciekawe jest poznawanie tej fabuły od początku, bo te wątki się przeplatają, czasami do czegoś wracamy. Kochani, tutaj też są jakieś takie poradniki. Ja tych poradników nie czytam. Głównie się tutaj moja uwaga skupia wokół kryminałów. Remigiusz Mróz, jejku, Zaginięcie, Behawiorysta, Głosy z zaświatów, Listy z zagrobu. No mnóstwo, Iluzjonista, Nieodgadniona, Kasacja, też jest nowa seria Remigiusza Mroza z prawniczką Chyłką i jej asystentem. Wyspa Strachu, również kryminał szwedzki. Idealne Małżeństwo Kimberly Bell, również dobra książka. Są biografie, jest biografia Ani Przybylskiej, bardzo ciekawa, również Wam polecam.
I ostatnio, o, ostatnio, już nie będę mówić o wszystkich tych książkach. Jeżeli będziecie chciały, ja wam wypiszę wszystkie te serie, które mnie zainteresowały i które mi się podobały, które są u mnie jako przeczytane i były dobre. Nie wiem, może zdarzyło mi się chyba 2 razy wyłączyć książkę, która mnie nie ciekawi, ale wiecie co, ponieważ ja zwykle wybieram te książki takie z ratingiem wysokim, powyżej 4, a tam jest maksymalnie 5, to raczej nie trafiam na takie słabe książki. O, jeszcze chciałam Wam powiedzieć o książce jednej z moich ulubionych youtuberek, która nie nagrywa już na YouTubie. Wydaje mi się, że nie nagrywa, albo nagrywa niezwykle rzadko. A mianowicie jest to Aleksandra Radomska, czyli Olinek, napisała książkę Mam wątpliwość. I ja właśnie słuchałam ją w formie audiobooka. Jest to książka dobra. Zawsze lubiłam czytać blogi i oglądać vlogi Oli. Natomiast książkę Wam polecam. Ona ma w ogóle rating tutaj 4,5, czyli dosyć wysoko. Jest oceniana. Ja Oli gratuluję tej książki. Jest ciekawa, pokazuje ją, jej sposób myślenia, zwraca uwagę na mnóstwo problemów społecznych. No polecam Wam, kobiety, przeczytajcie, przesłuchajcie, jak możecie, przeczytajcie albo przesłuchajcie. I teraz tak, chciałabym na koniec już powiedzieć Wam o audiobooku, który wiem, że jest książką, jest filmem. I tak trochę nie rozumiem, no. Żeby nie było. Mam opinię dosyć konkretną i przesłuchałam wszystkie 3 książki Blanki Lipińskiej. Czyli przesłuchałam książki pod tytułem, zaraz Wam powiem, żeby coś tutaj nie, żeby czegoś nie pokręcić. Pierwszą 365 dni, drugą Ten dzień i trzecią kolejne 365 dni. I teraz tak, zanim przesłuchałam tej książki, to było na wakacjach, na basenie, luzik, kompletny chill out. Potrzebowałam czegoś takiego mało wymagającego, bo wiecie, z jednym uchu słuchałam, w drugim uczestniczyłam w zabawach basenowych, gotowaniu wakacyjnym. Kochani, no nie rozumiem fascynacji tą powieścią. To jest dla mnie typowy harlekin. Czy polecam Wam zakup tej książki? Nie. Nie wiem dlaczego po pierwszej części jeszcze sięgnęłam po kolejną. Po wywiadach z Blanką Lipińską ja słyszałam, że to jest książka, która opowiada o takim niespotykanym seksie, jakiego no ona jest wyjątkowa, bo ona tego doświadcza i co ona ma w głowie i ona opowiada o jakichś swoich zabawkach erotycznych. I po wywiadach z Blanką Lipińską miałam wrażenie, że ta książka, to po prostu będę miała rumieńce po prostu od góry do dołu i będę zawstydzona i będę takich rzeczy tam się dowiadywała i będzie to takie aż tak pikantne. Kochani, no pierwsza część, były tam może, nie wiem, 3, 5 jakichś scen rzeczywiście takich erotycznych, ale poza jakby fabułą, że tam ją porywa i ona jest uwięziona i coś tam, co było takie, dodawało pikanterii trochę. Jest to taki zwykły harlekin. Nie ma tam w tych scenach seksu niczego. Słuchajcie, tam nie ma jednej takiej rzeczy. Mam wrażenie, po tym dzieliłam się też opiniami z koleżankami, z przyjaciółmi. Nie ma jednej tam takiej rzeczy, która by poza porwaniem, co jest nienormalne, że rzeczywiście, no ale jest to jakaś tam fabuła książki, której by nie robiła każda normalna, zdrowa para. No bo tam nie ma dziwnych rzeczy. Tam jest normalny, zdrowy seks dwójki ludzi. Kochani, nie rozumiem. Rzeczywiście pierwsza część jest taka bardzo lajtowa, jest bardziej historia tam dobra, że ona z tym mafiozem się spotyka, coś tam, coś tam. Natomiast no, ta druga część już jest dużo więcej tego seksu i w trzeciej fabuła się jeszcze bardziej tam zmienia i zakręca i tak dalej. Natomiast jest to taki, wiecie co, lajtowy harlekin. I czy ja bym kupiła tą książkę, mając tę wiedzę, którą mam? Nie. Wydaje mi się, że nie. Jak chcecie, słuchajcie, podkręcić się
na wakacjach, żeby było bardziej wesoło, no to można sobie to rzeczywiście przeczytać albo najlepiej przesłuchać, tak żeby, wiecie, tam jednym uchem wpadnie, drugim wypadnie. Natomiast po przeczytaniu, po przesłuchaniu tych książek, no na pewno nie obejrzałabym filmu. No właśnie tak bym poleciła, jak wam teraz. Jak nie macie co robić, to sobie posłuchajcie, a jak macie za dużo czasu, to spokojnie sobie, kochani, przesłuchajcie inne książki. Także myślę, że tak. Chyba, że lubicie harlekiny, to wtedy polecam. Dobra, kochani, to już tyle na ten temat. Strasznie się rozgadałam, bardzo długi film wyszedł. Trzymajcie się, całuję was, pa! Thank you.